Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was z kolejnego odcinka, nie, z pierwszego odcinka z Minecrafta. Wcześniej był tylko i wyłącznie stream z rozpoczęcia tego całego Greydołka. Ja sobie tylko muzykę przyciszę delikatnie, tak na 15%, o, myślę, że tak będzie w porządku. Czekajcie, napiszę mu tylko, żeby zrobił sobie... Dobra, moi drodzy, jakie mamy dzisiaj obiektywy? To jest pytanie i oczekujecie pewnie odpowiedzi. Tak więc, wybrałem sobie miejsce na streamie, mniej więcej, gdzie będę chciał budować. Tylko nie wiem jeszcze, czy to jest dobre miejsce. Nie mam pojęcia, czy to jest dobre miejsce. Słyszę już zombiaki. Jak widzicie, mam już swojego pierwszego klejma, którego udało mi się zrobić. Kurde, jeszcze tu wejście jakoś. Zastanawiam się, czy to miejsce byłoby spoko. Moglibyśmy sobie to wyrównać delikatnie i zrobić sobie taką zatoczkę tutaj. I nic więcej. Ewentualnie jakiś porcik na dole, gdzie moglibyśmy sobie łódeczką dopływać dalej. I chyba właśnie to zrobię, wiecie? Chyba właśnie to zrobię. Myślę, że na poziomie tym bez problemu możemy to zrównać. Więc no, odcinki z Minecrafta właśnie takie będą. Będą to odcinki bardziej luzowe. No mniej więcej tak samo jak z... Mieliśmy taką gierkę, tylko która to była gierka? Już nie pamiętam. Z której gry mieliśmy takie luzy? Pamiętam. Stripesów? Nie. Nie Stripesów. Ej, ja chyba nie mam żelaza. O, fuck. Nie mam żelaza. Chyba tu jest nasz klejmik. Prawda, ja mam deka żelaza? A nie, mam 18, Jezu. Wie co, ja jeszcze jestem starym graczem Minecrafta i ja jeszcze nie widzę tego żelaza. Dla mnie żelazo wyglądało inaczej. Dlatego mam teraz problemy z ogarnianiem tych nowych rzeczy. Dobra, wytnijmy sobie najpierw może lasek tutaj stąd. I odcinki z Minecrafta będą się pojawiać co drugi dzień. Tak, żeby was troszeczkę zaintrygować właśnie naszym serwerem. I to chyba zadziałało. Ale tylko u mnie. Ogólnie udało nam się wydropić nowe artefakty. A jeden to jest creepery unikają noszącego i drugi to był... szalik niewidka. Dzięki temu jesteśmy non-stop niewidzialni. Oczywiście, no, ja mając zbrojkę jestem dosyć mocno widzialny. Aczkolwiek, jeżeli byśmy nie mieli na sobie nic, to by właśnie było bardzo fajnym dodatkiem do robienia takich sneaky picky ataków. Więc kochani, jeżeli chcecie wbić na nasz serwerek, zapraszam was serdecznie na stronę spookyshiro.pl. Oczywiście macie waitlistę, zapisujcie się. Przyjmujemy każdego, kto przynajmniej przeczyta regulamin i nie będzie jakiś taki... chciałem powiedzieć głupi. No w sumie to jest dobre powiedzenie, nie będzie głupi, po prostu nie będzie przeszkadzał innym ludziom. No wiadomo, tu jest PvP, aczkolwiek jak każde PvP ma swój regulamin, typu brak gnębienia, brak kradzieży z domku, jak kogoś spotkacie gdzieś po prostu szpędającego się, śmiało atakujcie, ale po prostu no nie dobijajcie się, nie czekajcie komuś tam pod domkiem i nie czekajcie tylko, żeby go zabić, no nie? No to też myślę, że nie miałoby żadnego sensu. Szkarłate korzenie. W ogóle wiadro nie wiem skąd mam. Nie mam pojęcia. Ale przynajmniej teraz będziemy mieć nowe itemki. Dobra, siekierę też sobie mogę zrobić tą. Tamto już nam padła. To sobie możemy połączyć bez problemu. I zróbmy sobie jeszcze miecz przy okazji. Mieczyk, dobra. Żelazny hełm możemy sobie w sumie założyć, bo ja i tak brałem tylko tego klejmowego po to, żeby sobie zobaczyć, jakie mamy w tej chwili zasięgi. I oczywiście wszystkie te itemki możecie tworzyć, nie to tak, że tylko ja je mogę czy coś. Oczywiście wszyscy możecie próbować znajdować mounty, oprócz latających, bo latające będą tylko i wyłącznie do kupienia
sklepie ekonomii. Oczywiście za darmo, żeby nie było. To nie jest żaden item shop ani nic z tych rzeczy. Tylko po prostu, nie wiem, pisząc i grając na ekonomii, możecie zarabiać kasę. A to oznacza, że możecie również kupować sobie potem mounty. Myślę, że i Wilk City, i Owca Cała nie chce od was żadnych pieniędzy, ale w zamian za to oczekuje jakiejś tam aktywności na serwerach. Dobra. Troszeczkę sobie tutaj poogarnialiśmy. Nie wiem, czy od następnego odcinka już nie zainstaluję shaderów. Żeby trochę to urozmaicić, wizualnie przynajmniej. Aczkolwiek shadery na niektórych modów nie ogarniają, typu Blood Moon i tak dalej. Nawet chyba pory roku. Serwer oczywiście jest 24/7, więc bez konieczności mojej bywalności na serwerze możecie sobie grać ile chcecie. Czy to o pierwszej w nocy, czy to o piątej nad ranem. Dobra. Nie lubię tych drzew. Bardzo ich nie lubię, bo zawsze dużo zostaje, żeby to potem ogarnąć. Mam dirta. Mam kobla. Oczywiście już zginąłem 3 razy, żeby nie było. Ja w Minecrafta ogólnie jakiś dobry koksu nie byłem. Więc macie szansę, że za przeproszeniem wklepać mi w pierdzie, jeżeli mnie nie lubicie. Takie osoby również zapraszam, żeby nie było. Jestem stronniczy, nie każdy musi mnie lubić. Jestem, że tak powiem, specyficzny w swojej osobie. I to o tym... Znaczy, zdaję sobie z tego oczywiście doskonale sprawę. Aczkolwiek jak ktoś chce pograć, to śmiało zapraszam. No, tu jeszcze jest. Tu to cholerne drewno jeszcze jest. Tak, kilofem walnij, kilofem. Ale powiem wam, że przy tym Minecrafcie to normalnie czas spieprza jak głupi. Kolejny Time Eater. No i patrzcie, mogę sobie podejść bez problemu do Creepera. On mnie w ogóle nie rusza. Ja wiem, że mam niewidkę, ale no mając zbroję, jednak te Creepery mnie widzą wtedy, nie? Ale on po prostu przed mną ucieka. Tak mówię, te artefakty są genialne. O. Kolejny zombiak. Zombiaki oczywiście mogą kopać, to też jest moim zdaniem świetne, bo nadaje ogólnie grze dynamikę. Zombiaków jest znacznie więcej, mamy Blood Moony, Celestial Moony, Harvest Moony. Czyli naprawdę jest co robić. Oczywiście jeszcze lista modów ogólnie może się zmienić, bo to jeszcze nie jest koniec. Łupkowy bruk, trochę brzozy, jakieś inne duperelki. O, nawet dynie mamy. I wiosny będzie rosło szybciej. Ja bym sobie to zrobił gdzieś tutaj. Niech te dynie nam rosną. Zróbmy sobie kilka dyni. Pyk. Ale chyba zostawiłem te dynie, prawda? Oczywiście, że tak. Dynia i buraki. Tu mogę 2 dynie. Pyk. Skoro mamy wiosnę, to niech wiosnę sobie to rośnie. No i 4 buraczki. Tutaj mamy sporego, więc się nie martwię. Raczej nikt nas nie okradnie. Itemków też jest sporo. Oczywiście Crafting Helper również jest dołączony, więc... Dobra, wyrównajmy to. 92. Raczej nie. Tylko screena zrobiłem. No raczej nie, to nie jest mój tunel. Buczaczo to raczej nie jest moje.
Nie jest mój twór. Równajmy, równajmy, równajmy. Jeszcze nie wiem w ogóle, jakiego typu domek sobie zrobić. Więc to, co my teraz robimy, to jest po prostu tylko i wyłącznie... Ej, chociaż wiecie co? Jakby tak zrobić tutaj wielką latarnię morską i tutaj taką dobudówkę fajną, to nie byłoby głupie. To nie byłoby głupie. Chyba już mam mniej więcej... Mniej więcej pokaz, jak będziemy dalej to tworzyć. A czemu muzyka żadna nie gra? Wiecie, odcinek skopania w Minecrafcie. Kurde, nie wiedziałem, że do tego dojdzie, że będę jednak nagrywał Minecrafta w życiu, wiecie? Szczerze. Znaczy, nie to, że ja nie lubię Minecrafta, nie, nic z tych rzeczy. Ja uważam, że youtuberzy, którzy twierdzą, że Minecraft jest zły, niedobry i tak dalej, to naprawdę z tą grą albo mieli złe wspomnienia i to dlatego tak twierdzą, albo po prostu są głupi, bo ta gra jest po prostu świetna. Faktycznie dużo młodzieży teraz gra w Minecrafta, chociaż wiele się osób na Fortnite'a przerzuciło. Aczkolwiek ja, mając 27 lat, uwielbiam grać w Minecrafta. 28 prawie. Więc to coś musi znaczyć. To coś musi znaczyć. A jeszcze na modach to już w ogóle. Gra robi się świetna. W odcinku sobie troszeczkę pobudujemy, pozbieramy surowcy, a w następnym odcinku już sobie polecimy może na cave'y. Jakieś mimiki sobie pozbieramy przy okazji. No, kolejny creeper. Ej, panie creeper! No nie, o, to jest spokojnie. Spokojnie, ziom. Ja nie poborca, nie poborca podatkowy. Tyle nam starczy, no tak średnio bym powiedział. Trochę przymało tego terenu. Trochę będzie sobie trzeba to zwiększyć. O, ewidentnie jeszcze za mało. Nie pomieszczę chałupy w czymś takim. Jak ja sobie to wyobrażam? Hmm. 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. To jest na razie tylko, wiecie, szkic. To jest tylko i wyłącznie szkic. To jeszcze nie jest pełna forma tej budowli. A sobie jeszcze zwiększymy dalej ewidentnie. Poszerzymy i nawet zrobimy sobie na piąto, nie będzie przeszkadzać. Dwa. Coś w tym stylu. I tak. Tu można sobie było zrobić korytarz w ten sposób. Chociaż wolałbym korytarz trójkę. Czyli jeszcze delikatnie więcej. Najpierw sobie to naszkicuję i dopiero potem porównamy, czy już nam tego terenu starczy. Coś w tym stylu. Kolejna dwójka. Podwójne drzwi. Pyknięte to w ten sposób. Tu możemy sobie jakąś skrzyneczkę postawić, czy inny drobiazg.
Mam kobla, mam kobla. Trzy. Raz, dwa. I tu kolejne wejście. To mówię, tak troszeczkę lipa, bo tu takie będzie proste. W teorii moglibyśmy sobie to jeszcze zrobić bez problemu tą stronę. Zrobić takie kółeczko i dopiero tam zakręt. Tu jest ile? Trójeczka. Raz, dwa, trzy. To było tak. Byśmy dali znów trójkę. Ale coś mi tu źle wyszło. To jest czwóreczka, nie trójeczka. A widzicie, pomyliłem się. Tego najpierw szkicujcie, dopiero potem twórzcie cokolwiek. Co ja żem tu zrobił, przepraszam. Kopałem dziurę. Bardzo mądrze. 4, 2. Dopiero tutaj. Cokolwiek będziemy mogli zrobić. Akurat tutaj sobie delikatnie przedłużymy, nazbieramy trochę piasku. Zrobimy sobie plażę. Zresztą plaża tutaj, kurde, to też niezbyt. Będzie trzeba delikatnie tu podbudować. Tak mi się wydaje przynajmniej. To było chyba to. Nie, to były buraki. Czemu ja tu buraki postawiłem? To ja nie wiem. Pyk. Trzy mączki kostnej. Tu mamy całe. O, to jeszcze nie było całe. Jeszcze nie były buraki gotowe. A ja żem tak głupio to zrobił. Dobra, niech rosną. Chwilę zostawię. Zostawcie tytonika. Dobra. Lecimy dalej. To jest odcinek bodajże poniedziałkowy. Czyli jest ostatni dzień świąt, kochani. Ja do poniedziałku mam urlop. Od YouTube'a całkowity. Bo ogólnie ten piątek to mnie zabił, serio. Ogólnie odparcie serwera to mnie zabiło. Miałem myć okna, czy okno umyłem. Po części umyłem. Zostawiłem wszystko na sobotę, na już ostatni dzień przedświąteczny. Znaczy w sumie to już jest święto, ale... Ale zostawiłem to właśnie na ten dzień. Tu cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj dwa. I znów mi tu coś nie... A, nie pasuje mi, bo tutaj jest źle. No. Troszeczkę nie w tą stronę. Troszeczkę nie w tą stronę. I tak, tu możemy sobie jeszcze delikatnie pozaczyć w tą stronę. Tu dopiero teraz. Ogarnąć sobie to w ten sposób. Tu będzie trzy. Dobrze to zrobiłem. Chyba tak. Chyba tak. Zrobimy sobie wielką wieżę, tutaj średnią wieżę, nie, tam średnią wieżę, a tutaj najmniejszą wieżę. I tu będzie wejście. Tu będzie wejście w ten sposób. Przynajmniej w mojej głowie to wygląda analogicznie. Przynajmniej w mojej głowie. I tak, to sobie bardziej cofniemy gdzieś dotąd nawet.
Tu zrobimy sobie delikatną taką, takie tutaj przejście. Wykopiemy oczywiście te skały wszystkie, żeby nie było. Nasz piesio jeszcze jest, ale czekamy na kota. Chodź. Pi. Grzeczny piesio. Dobra, mamy jeszcze dwa piecyki, to możemy sobie delikatnie tą produkcję przyspieszyć. No ile mam kobla? O, zombie jak się pali. Ja nie mam kobla. Ja nie mam kobla. Ja nie mam kobla. Nic a nic. Wszystko wydukałem, no. Dobra. I tak, zacząłbym budowę oczywiście z tej strony. Jako fundament wieży. Gimme shelter. I kolejne cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Woli zaczyna to jakoś przynajmniej podstawy przypominać. No i tu będziemy mieć taką wieżę wielką obserwacyjną. Akurat na to wszystko. Buraki urosły. A, i sobie te buraki zniszczyłem. Świetnie, Shiro. Jesteś bardzo mądry. Wiosna 120, lato 80, jesień 60, zima 0. Oczywiście, nie wiem czy wspomniałem, ale mamy tu jeszcze pory roku. Więc wszędzie na mapie teraz możecie poczuć się jak w domu. To mi tam na tym Discordzie. Piszą, kto to pisze? Oj, coś się na Discordzie dzieje. Ktoś tam zrobił jakąś ziemię czarnie. Ej, nie aż tyle. Amigo. 2, 3, 4. Pyk, pyk, pyk. Kopiemy dalej. A, tylko trzeba mieć najpierw łopatę, żeby kopać dalej. To ja zrobiłem z łopatą, czy się zniszczyła? Tak szybko? Kurde. Zastanawiam się, gdzie sobie zrobimy wejście do kopalni. Ja w ogóle pokażę wam jeszcze spawn, jaki zrobili nasi moderatorzy, Hościu i aktor. Aktor Normikus. Naprawdę spędzili dużo czasu, żeby wam zapewnić tego spawna. O, jeszcze ciernie 3 mi wpadły. Mam ci łóżko? O, wyrzuciłem kilof. Mam ci łóżko, czy ja nie mam ci łóżka? A, mam lewitujące łóżko. Hop. No i git. Trzeba też pomyśleć o lepszym piecyku. Żelazny piec. Najpierw jest potrzebny ten. 6 skóry. I 2 ula. Mamy 5 skóry. Ale jest. Oj, buczaczo, przecież jest kanał do Minecrafta. Jest kanał do Minecrafta. Chodźcie, jeszcze sobie przejdziemy, zobaczymy, czy przypadkiem nie ma tu gdzieś krów. Tu chyba nic nie będzie. Ja bym sobie kilka tych krów chciał ty gdzieś ogarnąć. No, są owce. Coś pomyślimy, buczaczo. Coś pomyślimy, obiecuję ci to. Dobra, jedna owca jest.
Druga owieczka jest. W ogóle sobie mogę włączyć w końcu tą mapę. Na Steamie specjalnie wyłączyłem, żeby nikt nie widział kordów ani z tych rzeczy. O, są kolejne owce. 4 sztuki. Krowy. Znajdę gdzieś tu krowy. Krowy to ja chyba powyżynałem wszystkie w okolicy. Bo jestem głupi. Tu nic nie widać. Tu nic nie widać. Nie ma żadnych krów. Niestety. Ale są mossy bryki. Kurde, jakbym znalazł jakieś krowy, to bym sobie od razu je przetransportował, od razu bym zboże sadził. I od razu byłaby farma skór. A taki plecak by się przydał. Albo właśnie na przykład... Na przykład taki piecyk. Skóry! Gdzie jesteście? Znaczy to nie kury, nie skóry, tylko krowy. Gdzie jesteście? Jedna jest na spawnie, ale tyle klocków raczej nie będę zapierdzielał. W szczególności, że nie mam smyczy. No nie ma. Niestety nie ma. Nic tu cholerka nie ma. Ła, co to za cobblestone? A, po prostu taki biom. Ale serio, ten generator map jest świetny. Ten generator map jest świetny. Jakkolwiek to nie wygląda, to jest świetne. W ogóle czy ja mam ustawiony? Że nie mam. Wybaczcie, że robię to na wizji, aczkolwiek Fightful chyba będzie delikatnie lepszy. Do oglądania. Tak mi się wydaje. No dobra, nie ma niestety tutaj nic. Obkrążyliśmy delikatnie. Ale nie znaleźliśmy nic. Że krowy bliżej gdzieś z tej strony będą. Też nie. Ale widzę świnie. Widzę pigi. Jedną tylko. Na razie jesteś bezpieczna, krówko. Świnko. Nie krówko, świnko. Drugie świnko. O, już mamy parkę. Jest wioska villagersów. O kurde, co tam się dzieje? Co tam jest? Może gdzieś tu się będzie krył jakiś mąt. Wiem, że tu ta wioska, bo ja chyba w niej już byłem. Ta wioska chyba miała konie. Tak mi się wydawało przynajmniej. Bym sobie taki wóz transportowy zrobił, bo oczywiście też się da tutaj robić wozy transportowe. Ale nie, już chyba ktoś kurwa wypuszczał. Jakiś baran już powypuszczał. Słoneczniki. Owce, a krów nadal zero. No nie, one chyba poginęły po prostu. A nie, są tak. O, to przepraszam. Żaden baran jeszcze nie wypuścił. Da się z tego przerobić na słomę? Znaczy na pszenicę? Da się. No to jakbym znalazł jeszcze dzisiaj krowę, to ewidentnie jeszcze bym ją przyprowadził do tej chałupy. Ale niestety chyba nie będzie. Że tu golem siedzi Gaugan jeden, no. Nie wzdychaj, nie wzdychaj. Dajcie mi słomy, słoma jest spoko. Ale o krowy też bym się nie obraził. Archeweczki. Dałem je to. To by niepotrzebne. Nie oszukuj, niepotrzebne ci. Masz to.
O, ziemniaczki też zabrałem. Nawet to ci oddam. Czerwony barwnik z tego jest? Kurde, człowiek, tyle już tu graj, nawet nie wiedział. Dobra, ograbiłem cię z marchewek i buraków. Kurczaki tutaj są. Owce są. Świnie. A nie, to koń, kurde. Chciałem powiedzieć krowa. Jest, ale nie, nie ma krowy. Dobra, zabijmy jeszcze tego konia. Nie wiem, czy dobrze zrobię, zabijając go, ale to zawsze jakaś skóra. Krowa! Krowa! Krówko, krówko, krówko! Jedz jebie ty mnie! Kurde. Dobra. Chodź, krówko. Lecimy w stronę bazy. No, idziesz czy nie idziesz? Jezu, jesteś upośledzona. Mogę i ciebie? Wykrywasz to? Wykrywasz. Ale tak średnio wykrywasz. Tak średnio wykrywasz. Dobra, moi drodzy, ja już się z wami żegnam. Ja tą krówkę sobie jeszcze doprowadzę w rajeczego do bazy, żeby przynajmniej mieć jedną. Najpierw będzie dawać mleko. Ale nie będę już wam zawracał tyłka. No chodź, 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 chodź. Bo to by było po prostu za długo. Dobra, moi drodzy, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej, hej!